Prosta przechodzi przez punkty minus 3, 6 oraz 6, 0. Napisz równanie tej prostej w postaci kanonicznej, postaci kierunkowej i postaci ogólnej. Może zacznę od przypomnienia, jak te trzy różne postaci równania prostej wyglądają. Zacznijmy od postaci kanonicznej. Więc tak, żeby napisać równanie prostej w postaci kanonicznej, potrzebujemy punktu, przez który ta prosta przechodzi. Niech ten punkt ma współrzędne x0, y0. Czyli to jest punkt na prostej. I potrzebujemy współczynnika kierunkowego, niech on się nazywa A. Współczynnik kierunkowy. I równanie prostej w postaci kanonicznej to jest takie. Y minus Y0 równa się A razy x minus x0. Teraz równanie prostej w postaci kierunkowej, to jest chyba najbardziej znana postać równania prostej, czyli y równe ax plus b. I a to jest ten sam współczynnik kierunkowy tutaj, a b to jest wyraz wolny, czy też punkt przecięcia z osią o y. I wreszcie postać ogólna równania prostej to jest postać ax plus by równe c. Dobrze. Czyli teraz tak, zacznijmy od postaci kanonicznej. No, mamy dwa punkty, mamy jeden punkt, prawda? Jeden z tych dwóch punktów. No i czyli mamy punkt, musimy znaleźć jeszcze współczynnik kierunkowy. No i przypomnę, prawda, mamy dwa punkty. Dwa punkty wyznaczają nam ten współczynnik kierunkowy. No wyznaczają prostą w całości. Może szybciutko tutaj zrobię szkic, żeby sobie przypomnieć, jak mając dwa punkty obliczyć współczynnik kierunkowy. X, Y. Otóż jeżeli mamy dwa punkty na prostej, może ta prosta będzie taka. No to ten współczynnik kierunkowy to jest, prawda, delta Y, jeżeli to jest zmiana współrzędnej Y, delta X. Delta Y, czyli A, to jest delta Y podzielone przez delta X. No dobrze, czyli teraz przystępujemy do współczynnika kierunkowego, czyli A to jest tak. Czyli powiedzmy pierwszy punkt to jest mój pierwszy punkt, punkt 1, punkt 2. No to jest wszystko jedno oczywiście, jak one, czyli to jest punkt 1, a to jest punkt 2. Czyli A to jest delta Y przez delta X, czyli tak, współrzędna Y punktu drugiego, czyli 0, minus współrzędna Y punktu pierwszego, czyli 6, podzielić przez współrzędna X punktu drugiego, czyli 6, minus współrzędna X punktu pierwszego, czyli minus 3. Wobec tego to jest minus 6 przez 9, no i to jest minus 2 trzecie. Dobrze, czyli teraz, czyli równanie prostej w postaci kanonicznej, czyli punkt A, to jest Y, powiedzmy, to będzie nasz pierwszy punkt, to będzie X0, Y0, czyli Y minus 6 równa się A razy X plus 3. Przepraszam, i A jest oczywiście 2 trzecie. Tak? A jest 2 trzecie. Minus 2 trzecie. Minus 2 trzecie. Czyli Y minus 6 równa się minus 2 trzecie X plus 3. No i teraz z postaci kanonicznej no bezpośrednio można przejść do postaci kierunkowej, po prostu wymnażając ten nawias i redukując te wyrazy, czyli tak, y minus 6 równa się mnoży minus 2 trzecie minus 2 trzecie x i minus 2 trzecie razy 3.
Wobec tego tak, y minus 6 równa się minus 2 trzecie x minus 2. No i szóstkę przerzucam na prawą stronę, to znaczy do obu stron tego równania dodaję 6 i otrzymujemy równanie y równa się minus 2 trzecie x plus 4. Czyli to jest równanie naszej prostej w postaci kierunkowej i teraz postać ogólna. No postać ogólna tym się różni od postaci kierunkowej, że x i y są po jednej stronie, prawda? Czyli żeby przejść do postaci ogólnej, no to do obu stron dodaję 2 trzecie. Czyli dodaję 2 trzecie x. Dodaję 2 trzecie x do obu stron. I wtedy tak, po lewej stronie mam y plus 2 trzecie x, a po prawej stronie zostało mi 4. No i warto tu podkreślić, że te współczynniki a, b i c w postaci kierunkowej nie są wyznaczone jednoznacznie. Prawda? Ja mogę obie strony równania pomnożyć przez jakąś liczbę. Tak jak tutaj a i b w postaci kierunkowej są wyznaczone jednoznacznie, podobnie jak tutaj, no tutaj nie, prawda? Mogę wziąć inne punkty, więc ten punkt x0, y0 jest dowolnym punktem na prostej. Wobec tego rzeczywiście tutaj w tej postaci kanonicznej te y0, x0 też nie są wyznaczone jednoznacznie. I podobnie tutaj te współczynniki nie są wyznaczone jednoznacznie. Na przykład mogę pomnożyć sobie obie strony równania przez 3, żeby tutaj uniknąć ułamka, czyli będę miał 3y plus 2x równe 12. Czyli to jest postać ogólna i oczywiście to też jest postać ogólna.